Quick 861 Pro to stacja lutownicza typu Hotter z dużym wyświetlaczem LCD oraz wbudowanym asystentem do obsługi komend głosowych. Jesteście ciekawi, co potrafi ten model? Zostawcie więc łapkę w górę pod filmem i zaczynamy! Model 861 Pro dysponuje mocą aż 1300 W. Maksymalna temperatura pracy to 550 stopni Celsjusza, a nadmuch można regulować w zakresie od 1 do 200. Po otwarciu obudowy uwagę zwraca przede wszystkim świetne wykonanie oraz ogromna turbina. Jedna z największych, jakie możecie spotkać w stacjach Hotter dostępnych na rynku. Frontowy panel posiada aż 14 przycisków funkcyjnych, w tym opcję nadmuchu zimnym powietrzem oraz podświetlany włącznik. Najciekawszym elementem jest tutaj oczywiście ogromny kolorowy wyświetlacz LCD. Producent wykorzystał go w pełni, dając nam możliwość m.in. obserwowania wykresów temperaturowych i nadmuchu powietrza. Stacja może działać w kilku trybach, także z użyciem trzystopniowych programowalnych profili, dostępnych pod każdym z czterech kanałów: Channel 1, Channel 2, Channel 3 i Channel 4. Czarna kolba przypomina nieco tę z klasycznego modelu Quick 861. Posiada ceramiczny element grzejny, który może być schładzany automatycznie po jej odłożeniu, co wpływa pozytywnie na żywotność samej grzałki. Podstawka ze ściągaczem również ma czarny kolor. Wbudowane magnesy służą do rozpoznania momentu odłożenia kolby, by aktywować tryb sleep. Podstawka ma oczywiście wbudowany ściągacz do dyszy. Przejdźmy teraz do najważniejszego, czyli komend głosowych. Hej Quick! What can I do for you? Pierwszy kanał. Set the channel 1. Drugi kanał. Set the channel 2. Trzeci kanał. Set the channel 3. Czwarty kanał. Set the channel 4. Pierwszy kanał. Set the channel 1. Polecenia, które usłyszeliście, dodaliśmy sami, jako alternatywne opcje dla predefiniowanych komend w języku angielskim. Oczywiście funkcja Voice to opcja, którą można wyłączyć. Pierwszy kanał. Ciepłe powietrze. Jak widzicie, stacja szybko osiąga naszą standardową temperaturę, przy której wykonujemy testy, czyli 400 stopni Celsjusza. Cały test przeprowadzamy wyłącznie używając poleceń głosowych. A przy teście nadmuchu wyraźnie widać moc ogromnej turbiny. Nadmuch ustawiony na 100 daje nam już ponad 3 metry na sekundę. To rewelacyjny wynik. Osiągi innych stacji możecie dla porównania sprawdzić w teście, który wyświetla się w rogu ekranu. Pełna moc, czyli 200x200, daje nam ponad 4 metry na sekundę, czyli absolutnie topowy wynik. Nie jest chyba zaskoczeniem, że Quick 861 Pro radzi sobie bez problemu z zadaniem takim jak wylód pamięci VRAM w karcie graficznej. Zobaczcie. Podsumowując, najnowszy model Quicka to stacja Hotter dla profesjonalistów, wyposażona nie tylko w świetne komponenty, ale również innowacyjne funkcje jak sterowanie głosowe czy rysowanie wykresów na pięknym ekranie LCD. Gorąco polecamy! Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi produkcjami, obserwuj nas na TikToku, Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!